Po raz pierwszy kadencja Parlamentu Europejskiego rozpoczyna się w czasie krwawej wojny, którą prowadzi Rosja z Ukrainą, ale można też by powiedzieć, że z całą Europą. Dlatego przed nami olbrzymie wyzwania, ażeby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. I nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale również bezpieczeństwo gospodarcze, socjalne, zwłaszcza w krajach i regionach graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Unia Europejska nie może stać z boku, nie może przyjąć do wiadomości, że to tylko sprawa Polski, Finlandii czy innych krajów pogranicza. To sprawa wszystkich Europejczyków, zarówno tych mieszkających w Portugalii, jak i w Polsce czy na Litwie. Ja również chciałbym zajmować się w najbliższym czasie polityką spójności, bowiem przed nami dyskusja, co po 2027 roku w tej najważniejszej z polityk europejskich. Z racji swojego doświadczenia i pracy, którą do tej pory wykonywałem, chciałbym działać w kierunku wzmocnienia polityki spójności, uelastycznienia jej. W związku z tym chciałbym pracować w Komisji Rozwoju Regionalnego i w Komisji Budżetu. Tam będę, uważam, najbardziej pożyteczny dla Polski, ale też pożyteczny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.